Dzień dobry Państwu, Kajetan Ledwoch, Telewizja Festiwalowa. Jesteśmy na festiwalu w Czackim. Niby wszystko gra, ale kulisy tego teatru okazują się zgoła odmienne. Nasz zaufany informator, który wolałby pozostać anonimowy, zdradzi nam pewne zgrzyty, które tutaj nastąpiły. Wtargnęli po ostatniej próbie scenicznej, a tak w ogóle to nie jest ich festiwal. Zakłócają tylko spokój i dyżur techniczny. I w ogóle co oni tutaj robią? Ja zupełnie nie mam pojęcia, po co się tu włóczą. Chodzi oczywiście o absolwentów, ale kim oni są? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zasięgnęliśmy opinii eksperta. Absolwent to osoba, która właśnie skończyła skończoną szkołę, o korzeniach zdecydowanie związanymi z tą szkołą, ponieważ właśnie ją skończyła. Czasami egocentryczna, ale nie zawsze, bo to trudne słowo, egocentryzm. Uniwersalna, indywidualna i bardzo lubiana. O absolwentach. Co sądzisz o absolwentach? Straszni są. Beznadziejni. Nienawidzę ich. Chciałbym zostać w tej szkole na rok dłużej, żeby nie być absolwentem. Absolwenci to jest zło. Ja przelałem krew. Proszę. Dzięki, idioto. To był właśnie absolwent. Widzicie, jakie to jest bydło? To jest po prostu bydło. Wpuszczamy do szkoły kulturalnych ludzi. Poważnych, którzy przychodzą tutaj do teatru. A to przyszło po prostu tutaj do chlewu. I oni chcą zrobić ten chlew. Ale ja go tak posprzątam, że będą najczystsze świnie w Warszawie. To jest moja szkoła, ja tu chodziłem i ważne jest to, żeby zachować odpowiedni szacunek dla absolwenta, tak? Spokojnie. Nie ma spokojnie, ja tutaj jestem, czuję się po prostu niedoceniany w tej szkole. Co to ma znaczyć? Szybciej! Ej! Absolwenci są koszmarni. Nie szanują zupełnie naszej pracy, wrzeszczą, krzyczą, cały czas krzyczą, bez przerwy. I popędzają nas. Absolwenci są tragiczni, naprawdę. Nie mam słów. Po prostu skandal! Kim oni są? Co oni tu robią? Kryminał jakiś, naprawdę. Szaleństwo. Co oni tu se myślą? Chodzą... Absolwent się znalazł. No. Jeden z drugim. Co jest? Są państwo absolwentami, znajomymi czy z rodziny? Absolwentami, no, dawaj. Absolwent tego wszystkiego. Absolwenci to źli ludzie. Popychają mnie, wpisują się fałszywymi nazwiskami. Ta lista nie jest nic warta. To jest skandal. Co, pieprzają się ze sztuką? Nie ma ich w programie, wszystko już wydrukowane. Myślą, że wejdą, że zagrają? No tak. Proszę państwa, krążą pogłoski, że absolwenci mają tutaj swoją tajną próbę. Zaraz do nich zajrzymy. Co się tutaj dzieje? Co tu robicie? Proszę, nie. Proszę tu nie kręcić, proszę nie filmować. Hańba. Odrzuciłam już 3 wersje scenariusza. Reszta także woła o pomstę do Walenroda. Ale może pod koniec spektaklu, w trakcie sonaty Belzebuba, podejmę ostateczną decyzję. Niczego nie obiecuję, bo tej sztuce cenzura potrzebna jest jak psu buda. Jak państwo widzą, ten gniot budzi wiele kontrowersji. Ale jeśli myślicie, że wszystko już widzieliście i nic nie jest w stanie was zaskoczyć, to zobaczymy, czy w sobotę, tuż przed galą, będziecie w stanie usiedzieć na swoich miejscach. Dawaj mi ten mikrofon, człowieku, to już nie twój festiwal. Ja mam do ciebie jedno pytanie, koleżko. No. Stójcie czy z dosiadu zaczynamy?